Annuncio Bobis Gaudium Manium. Abemus Papam. Bóg naszej wiary. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 24 lipca 1985 roku. W poprzednim cyklu katechez staraliśmy się wyjaśnić, co znaczy słowo wierze, co znaczy wierzyć po chrześcijańsku. W cyklu, który obecnie rozpoczynamy, pragniemy skoncentrować nasze katechezy na pierwszym artykule wiary wierze w Boga, a pełniej jeszcze Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela. Tak brzmi ta pierwsza i podstawowa prawda wiary w symbolu apostolskim. Prawie że identycznie w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela. Tak więc tematem obecnego cyklu kateches będzie Bóg, ten Bóg, który jest Bogiem naszej wiary. A ponieważ wiara jest odpowiedzią na objawienie. Zatem tematem kolejnych kateches będzie ten Bóg, który dał się poznać człowiekowi przez to, że objawił siebie samego i ujawnił tajemnicę woli swojej. O tym Bogu mówi pierwszy artykuł Credo i mówią o nim pośrednio wszystkie dalsze artykuły symbolów wiary. Wszystkie one bowiem powiązane są organicznie z pierwszą i podstawową prawdą o Bogu. Do niej się sprowadzają jako do pierwszego źródła. Bóg jest Alfą i Omegą, początkiem i kresem naszej wiary. Równocześnie też wszystkie dalsze prawdy wiary pozwalają nam coraz pełniej poznać tego Boga naszej wiary, o którym mówi pierwszy artykuł. Pozwalają nam pełniej wyrazić, kim jest Bóg sam w sobie i w swoim wewnętrznym życiu, poznając bowiem Jego dzieła dzieło stworzenia i odkupienia, poznając cały jego plan zbawienia w stosunku do człowieka, pośrednio też poznajemy coraz pełniej prawdę o Bogu samym, która odsłania się w Starym i Nowym Przymierzu. Jest to objawienie stopniowe, którego treść została syntetycznie ujęta w symbolach wiary. Poprzez wszystkie artykuły symbolów nabiera pełni znaczenia ta prawda, którą wyrażają pierwsze słowa: Wierzę w Boga oczywiście tej pełni, jaka dostępna jest dla nas przez objawienie. Bóg naszej wiary, ten, którego wyznajemy w credo, jest Bogiem Abrahama, ojca naszej wiary, jest Bogiem Izaaka i Jakuba, czyli Izraela, Bogiem Mojżesz'a, wreszcie i nade wszystko jest Bogiem i ojcem Jezusa Chrystusa. Stwierdzamy to mówiąc, wierzę w Boga ojca. Jest. Jedynym i tym samym Bogiem, który wedle słów listu do Hebrajczyków wielokrotnie i na wiele sposobów mówił przez proroków, a na ostatek przemówił do nas przez syna: Ten Bóg, którego wyznajemy, jest źródłem słowa objawiającego, aż do tej ostatecznej pełni, jaką jego samo objawienie osiągnęło w Słowie Wcielonym, które jest samym przedwiecznym synem Ojca. W tym synu Jezusie Chrystusie, Bóg naszej wiary potwierdza ostatecznie siebie jako ojca. Jezus uznaje go za ojca i takim go wielbi. Mówi: Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, dając także i nam wyraźne pouczenie, abyśmy uznali tego Boga, pana nieba i ziemi, za naszego ojca. W ten sposób Bóg objawienia, Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa. Staje wobec naszej wiary jako Bóg osobowy, jako niezgłębione boskie ja, wobec naszych ludzkich ja, wobec każdego i wobec wszystkich. Jest to ja niezgłębione w swej tajemnicy, które otworzyło się przed nami w objawieniu tak, że możemy zwracać się do Niego jako do Najświętszego Boskiego Ty. Może to uczynić każdy z nas, gdyż nasz Bóg ogarniając sobą wszystko w sposób nieskończony swoim bóstwem, równocześnie jest najbliższy w stosunku do każdego, najbliższy naszej najgłębszej istocie, jak pisze święty Augustyn. Ten Bóg, Bóg naszej wiary, Bóg i ojciec Jezusa Chrystusa, nasz Bóg i ojciec, jest równocześnie Panem nieba i ziemi. Jak nazwał go sam Jezus, jest stworzycielem. Kiedy apostoł Paweł Starsu stanął wobec Ateńczyków na Areopagu, przemówił do nich w słowach następujących: Mężowie ateńscy, przechodząc i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej, posągi bogów znanych z religii starożytnej Grecji, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, on, który jest panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On określił właściwe czasy i granice zamieszkania ludzi, aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tymi słowami Paweł Starsu, apostoł Jezusa Chrystusa, głosi na ateńskim areopagu pierwszą i podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej. Jest to właśnie prawda, którą wyznajemy w słowach Wierze w Boga, w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Ten Bóg, Bóg objawienia, Pozostaje wówczas i dziś dla wielu Bogiem nieznanym. Równocześnie jest tym Bogiem, którego wielu wówczas i dziś szuka niejako po omacku. Jest on Bogiem niepojętym i nieogarnionym, a równocześnie tym, który wszystko ogarnia. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Do tego Boga postaramy się stopniowo przybliżyć podczas naszych spotkań. Wszystkich serdecznie witam w dniu, w którym Kościół w Polsce wspomina błogosławioną Kingę. Trzeba dodać, że ta postać błogosławionej Kingi, podobnie jak błogosławionej królowej Jadwigi, podobnie jak błogosławionej Jolanty, łączy nas bardzo blisko z naszymi braćmi z Węgier, którzy też są dzisiaj tu reprezentowani. Mamy wspólnych błogosławionych, wspólnych patronów. Ci nasi święci i błogosławieni wyznawali wiarę tak, jak my ją wyznajemy i tak jak my staramy się ją poznać w czasie tej katechizacji. Katechezy systematycznej, związanej z symbolem wiary. Znajdujemy się w obrębie pierwszego artykułu wiary. Wierzę w Boga. Przedmiotem naszej katechezy dzisiaj i w ciągu następnych spotkań środowych będzie właśnie Bóg naszej wiary. To znaczy, ten Bóg który dał nam się poznać sam, a nie tylko ten, którego poznajemy drogą rozumu, tak jak o tym mówiliśmy poprzednio. Jak mówi święty Paweł, Bóg, który przemawiał przez proroków, a na koniec przemówił przez swojego Syna, a więc jest to Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, nade wszystko Bóg Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem naszej wiary. Ten Bóg, jak wyznajemy w symbolu apostolskim, jest Ojcem i Stworzycielem, a więc jest Panem Wszystkiego i Celem. Równocześnie ten Bóg jest dla nas kimś bliskim, kimś, do którego mówimy tak jak do drugiej osoby, Ty. Boskie Ty dla naszego ludzkiego Ja, ponieważ boskie Ja ustanowiło nasze ludzkie Ty. Mówimy tak przede wszystkim w modlitwie. Święty Augustyn powiedział, że ten Bóg jest najbliższy naszemu wnętrzu. Jest bliższy nam wewnętrznie, aniżeli my samym sobie. To wszystko jest tajemnicą Boga, którą wyznajemy w pierwszej prawdzie wiary. Tego Boga głosili apostołowie. Dziś przytoczyłem słowa, które wypowiedział święty Paweł na Areopagu ateńskim, mówiąc o Bogu naszej wiary do Ateńczyków, którzy czcili wiele bóstw. Nawiązywał przy tym do ołtarza, który zbudowali nieznanemu Bogu. Ten nieznany to właśnie ten, którego ja wam głoszę, Stworzyciel nieba i ziemi, ten, w którym żyjemy, ruszamy się i istniejemy. To tyle na pierwszy raz tej katechezy o Bogu naszej wiary. Starajcie się ją zgłębiać nie tylko umysłem, ale także sercem i nie tylko rozumem, ale także modlitwą. Bo najwięcej poznaje się Boga rozmawiając z nim na modlitwie. Życzę więc wszystkim moim rodakom tutaj obecnym, a także żyjącym w ojczyźnie i poza ojczyzną, takiej modlitwy, jaka poprowadzi ich myśli, uczucia, czyny i całe życie ku Bogu, który jest początkiem i kresem wszystkiego. Pies in Cieli, Santi Viceto, Noventù, Adveni a Regnum tu, mi ha voluntas tua, si in cielo ed in terra, padre nostro quotidiano da noi soli e che dimittono che le vita nostre, i nostri vittimi, dei vittori vostri e te lo s'induca in tentazione se liberano samma.